Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, Skrzydlate wojsko, Jan III Sobieski i jego husaria. O, moja wnusia maluje. Powiesz skarbie co? Tajemnica. Jak to? Dziadkowi swojemu nie powiesz? Nie mogę. Co robicie? Zosia maluje, a ja próbuję ustalić co. Nic prostszego. Oddawaj! Serduszka, ja cię! Zośka się zakochała. Dziadku, powiedz mu, żeby... Bartku, w tej chwili oddaj siostrze rysunek i wyjdź. Dobra, już dobra. Masz, ty mała... Dosyć. Bartku, proszę wyjść. Ładne te serduszka. Zosiu, znam tego chłopca? Nie. Miłość to piękna i ważna sprawa w życiu każdego człowieka. Tak myślisz? Ja to wiem, Zosiu. A chcesz zobaczyć, co Kuba mi narysował? Oczywiście. Proszę. O, słoneczko, para trzymająca się za ręce. Taki list miłosny to wielki skarb. Zosieńka, Marysieńka. Nawet pasuje. Marysieńka? Ale jaka Marysieńka? Marysieńka i król Jan. Chciałem przeprosić Zosię. Widzę, chłopcze, że wreszcie zmądrzałeś. Zosiu, przepraszam. Nie powinienem był tak zrobić. No wiesz, Bartek, nie wiem, czy ci wybaczyć. Pewnie, że ci wybaczam. Jesteś moim ukochanym braciszkiem. Siadaj. Dziadek właśnie zaczął opowiadać kolejną historię. Marysieńka i król Jan III Sobieski byli najbardziej znaną królewską parą, zakochaną w sobie bez pamięci. A skąd to wiadomo? Bo tak jak ty i Kuba pisali listy miłosne. A ja myślałem, że Sobieski znany jest z czego innego. Zależy, co masz na myśli. Kiedyś w telewizji mówili o jakimś Wiedniu i husarii. Być może. Dziadku, kim była ta husaria? To najwspanialsze wojsko, jakie miała w swojej historii Polska. W dodatku skrzydlate wojsko. Potrafili latać? Niezupełnie. Choć można powiedzieć, że bitwy wygrywali fruwająco. Chyba śpiewająco. W ich wypadku trafniejszym określeniem jest fruwająco. W tym programie w telewizji to mówili jeszcze, że król był jak lew. Bartek, wiadomo, lew to król, tyle że zwierząt. Jestem przekonany, że akurat tutaj określenie lew było użyte w innym znaczeniu. Choć trudno odmówić Sobieskiemu odwagi i siły. Innym? Tak. Otóż Turcy nazywali Sobieskiego lwem Lechistanu. Lwem czego? Lechistanu. Tak nazywali Polskę. A czemu akurat Turcy, a nie ktoś inny? Bo to głównie z nimi walczył Sobieski, a że często wygrywał. Bali się go jak lwa. O tak. Bali i szanowali zarazem. A chcecie usłyszeć anegdotę o królu, wezyrze i bitwie pod Wiedniem? Wezyrze? Anegdotę? Wezyr to dowódca wojsk tureckich, prawa ręka sułtana. A anegdota to taka zabawna historyjka. To ja chcę. Ja też. O, taką zgodność to rozumiem. Otóż, rzekomo wieczór przed bitwą do namiotu króla wpadł zdyszany dowódca straży. Mogę być Sobieskim? Proszę. Zosiu, co ty na to? No, może być. Jest wieczór 11 września 1683 roku. Król Jan III Sobieski przygotowuje się do bitwy. Panie! Dowódco, zakłócasz mój spokój. Niech wasza królewska mość wybaczy. W obozie pojawił się posłaniec. Posłaniec od wezyra. A czegoż to kara Mustafa chce? Królu, odprawić czy wprowadzić? Prowadzić, rzecz jasna. Straże, dawać go. A to co znowu? Wasza królewska mość pozwoli, że sprawdzę. Król,
Posłaniec nie chce wejść. Prosi, by przekazać ci tę kwartę maku wraz z przesłaniem od wezyra. Jak trudno ci będzie policzyć ziarnka maku tego, tak też tureckie wojska pokonać u boku mego. Rozumiem. Poczekaj chwilę. A trzeba nadmienić, że żołnierzy tureckich było ponad 90 tysięcy, a tych pod dowództwem króla Sobieskiego niecałe 70 tysięcy. Dziadku, a co to jest ta kwarta? Dawna miara objętości. Dzisiaj, Zosiu, mamy litr czy kilogram, a kiedyś była kwarta. Ciii, król wraca. Proszę, oto odpowiedź dla Mustafy. Kwarta pieprzu? Tak, a do tego przekaz. Pieprz to nie mak. Policzyć nie trudno, lecz spróbuj wezyrze go zgryźć, a poznasz, jaka cię czeka przeprawa ze mną. Ale mu dogadał, dziadku. Ostro. Najważniejsze, że wygrał bitwę pod Wiedniem. Skąd, Bartek, wiesz? Mówili w telewizji. A, no, chyba, że tak. Z takim zapleczem bojowym musiał wygrać. Wiesz, dziadku, ale nadal nie rozumiem. Czemu ci, no wiesz kto, byli skrzydlatym wojskiem? Samolotów przecież jeszcze nie było. Czyli co, walczyli na ptakach? Bartku, jaką ty masz wyobraźnię. Skądże, w większości była to konnica. Czyli jeźdźcy na koniach, tak? Ha, i owszem. A te skrzydła? To przecież proste. Nosiły ich anioły. Piękna myśl, Zosiu. Niestety nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. No, szkoda. Husarze od rycerstwa różnili się tym, że do zbroi lub siodła przymocowane mieli skrzydła. Ale po co, skoro nie latali? To był sekretny sposób na pokonanie wroga. Dalej nic z tego nie rozumiem. Kiedy husaria pędziła do boju, skrzydła wydawały taki łomot, że konie przeciwnika płoszyły się i nim jeźdźcy je uspokoili, husaria już rozgramiała wroga. Ja cię! Ale wymyślili. A masz, dziadku, może jakieś zdjęcie tej husarii? Zdjęcia nie. Nie było jeszcze wtedy aparatów. Ale obrazki powinny się znaleźć. Sprawdzę w biblioteczce. Fajnie byłoby być takim husarem. No nie wiem. Ja tam wolałabym być księżniczką. Nuda. Ciekawe, jak duże były te skrzydła. Zobaczysz na obrazku. Mam, zobaczcie. Tak wyglądał husarz. Wow, dziadku, on wyglądał jak zjawa. Zapewniam cię, Bartku, że byli prawdziwi. Nie, no wierzę, ale spotkać takiego... Nic dziwnego, że się ich bali. Mówiłem, że to niezwykłe wojsko. Zosiu, a to powinno zainteresować ciebie. Znalazłem fragment listu pisanego przez króla Jana III Sobieskiego do Marysieńki. Bartku, przeczytaj. Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniejsza i najukochańsza Marysieńko. Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Och, jak pięknie!